Przełom lat 90. i 2000. to był dość specyficzny moment w najnowszej historii Polski. Możemy mieć do tych czasów sentyment, ale prawda jest taka, że dla wielu był to trudny okres. Zwłaszcza jeśli mieszkało się na Szmulkach na warszawskiej Pradze, tak jak bohaterowie filmu, o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Około 2000 roku młody polski reżyser Grzegorz Pacek postanowił zrealizować krótki dokument o mieszkańcach tej dzielnicy. Zdecydował się jednak na dość nieszablonowe rozwiązanie realizacyjne, bo postanowił powierzyć kamerę swoim bohaterom, by sami nagrali, jak wygląda ich codzienność. I to była naprawdę genialna decyzja, bo dzięki temu powstał film, którego zrobienie w normalnych warunkach byłoby zapewne niemożliwe. Dzięki decyzji reżysera mogliśmy zobaczyć tych bohaterów takimi, jacy są naprawdę, i poznać ich środowisko od podszewki. Mało jednak brakowało, a dostalibyśmy coś zupełnie innego, bo pierwotnie ten film miał wyglądać kompletnie inaczej. Materiały o filmach dokumentalnych to jest coś, co na naszym kanale pojawia się stosunkowo rzadko. Zwłaszcza jeśli mowa o krótkich metrażach, a tak jest właśnie w tym przypadku, bo Jestem zły trwa niecałe 30 minut. Tak jak wspomniałem we wstępie, film opowiada o grupce dzieciaków mieszkających na warszawskiej Pradze. Praga Północ, najlepsza. Pierwotnie dokument ten miał być jednak trochę bardziej standardowy. Reżyser po raz pierwszy zainteresował się tym tematem, kiedy poprosił go o pomoc wyrzucony z domu przez matkę, 17-letni Lucek. I początkowo to właśnie on miał być bohaterem tej produkcji, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Jednak Pacek był zawzięty i zaczął szukać nowych bohaterów do swojego filmu. I trwało to ładnych kilka miesięcy, ale kiedy już ich znalazł, to szybko udało mu się złapać z nimi wspólny język. Nie musiał ich też specjalnie przekonywać do wystąpienia w filmie, no bo to samo w sobie wydawało im się niepowtarzalną okazją i pewnego rodzaju przygodą. Dokument ten jest w większości ich autoportretem. Dużo mamy tutaj scen nagranych przez nich samych, ale są w tym filmie też fragmenty, w których Pacek sam chwyta za kamerę i zadaje swoim bohaterom kilka pytań. Pyta ich choćby o plany na przyszłość, albo co zmieniliby w swojej okolicy. Reżyser nie próbuje na siłę stawiać ich w pozytywnym albo negatywnym świetle. Są w tym filmie fragmenty rozczulające, ale też takie, które ciężko się ogląda. Bohaterowie przedstawieni przez Packa są przede wszystkim ludzcy, mają swoje marzenia i aspiracje. Nie są święci, ale do bycia kompletnymi degeneratami też jest im daleko. Najciekawszym elementem tego filmu zdecydowanie jest jego forma i koncept realizacyjny. Jak już wiecie, reżyser postanowił dać kamerę grupce dzieciaków, które miały nagrać dzień ze swojego życia. I z pozoru może się wydawać, że to była dość szalona decyzja, no bo raczej mało kto daje do zabawy grupce młodych osiedlowych łobuzów drogi sprzęt filmowy. Był on oczywiście ubezpieczony na wypadek zniszczenia czy kradzieży, ale Pacek uznał, że do tego nie dojdzie. Kamera była ubezpieczona, a ponieważ dawaliśmy im swój czas i miały przy tym świetną zabawę, nie opłacało im się podejmować działań przeciwko nam. Ktoś się w końcu nimi zajął, zaczął ich słuchać, nie moralizował, tylko był z nimi. Nie bałem się swoich bohaterów, tylko ich starszych kolegów z ulicy. Pacek szybko się z nimi zakumplował i zdobył ich zaufanie. Dostał nawet ksywę Pająk i tak też nazywają go bohaterowie w samym filmie. Pomysł z oddaniem kamery grupce dzieciaków nie pojawił się w jego głowie od razu. Był raczej wynikiem niepowodzenia wcześniejszej koncepcji, w ramach której ekipa filmowa miała rejestrować wypowiedzi dzieciaków w trakcie sesji z terapeutą. Bohaterowie przekrzykiwali się wzajemnie i próbowali szpanować przed dorosłymi, przez co nagrany materiał kompletnie do niczego się nie nadawał. Całość wyszła tak sztucznie, że Pacek kompletnie porzucił ten pomysł i postanowił zaryzykować. Oddał kamerę swoim bohaterom, pokazał, jak się ją obsługuje i pozwolił im nagrywać, co tylko dusza zapragnie. I duża część filmu to jest właśnie ten materiał. Ostatecznie zmontowany oczywiście przez kogoś innego, ale nagrany przez samych bohaterów. Zadziała Paweł, idę po chłopaków, kurwa! Chodź, idziemy! Czasami są to obrazki zabawne, czasami bulwersujące, ale przede wszystkim brutalnie realistyczne. Pacek nie podejmuje się oceny swoich bohaterów i nie narzuca widzowi jedynej słusznej opinii na temat ich zachowania. Oglądając ten film współcześnie, trzeba pamiętać, jak wyglądała tamtejsza rzeczywistość. Takich miejsc jak warszawskie Szmulki było wówczas bardzo wiele, a i dzisiaj pewnie nie jest ich wiele mniej. Osobom, które miały pecha dorastać w takim środowisku, naprawdę trudno było później się z niego wydostać. Często okazywało się to niemożliwe, bo społeczeństwo po prostu spisywało je na straty, na co narzekał też sam reżyser. Ludzie nie wiedzą, że tak jest. Uważają je za degeneratów i straconych dla społeczeństwa i świata, a niektórzy mówią, że są na odstrzał. Ten film pokazuje, że to są biedne dzieci, którym można i trzeba pomóc. Można je jeszcze stamtąd wyrwać. Pacek nie jest pierwszym reżyserem, który podjął się w swoim filmie takiej tematyki,
ale był pierwszym, który zrobił to w tak nowatorski sposób. Otrzymał za swój film Złotego Lajkonika, czyli nagrodę w konkursie głównym krakowskiego festiwalu filmowego i pewnie pominąłbym te informacje, gdyby nie to, że przewodniczącym jury tego konkursu był inny polski dokumentalista, czyli Kazimierz Karabasz. A tak się składa, że nieco ponad 40 lat wcześniej zrobił on film o bardzo podobnej tematyce, którego głównymi bohaterami również była młodzież mieszkająca na warszawskiej Pradze. I to jest naprawdę fascynujący materiał do analizy, pozwalający nam na porównanie tych dwóch rzeczywistości, które są od siebie tak odległe, a zarazem tak sobie bliskie. Ludzie z pustego obszaru to film z tak zwanej czarnej serii polskiego dokumentu. Powstał w 1957 roku, a Karabasz stworzył go w duecie z Władysławem Ślesickim. Rejestruje on ówczesną codzienność młodzieży warszawskiej Pragi, która z braku lepszych rzeczy do roboty często spędzała czas na ulicy. Tym, co różni przedstawione w tych dwóch filmach postaci, jest przede wszystkim wiek. W przypadku ludzi z pustego obszaru mówimy o młodzieży dość zróżnicowanej, głównie młodych ludziach w okolicach 20 roku życia, ale też młodszych. Z kolei u Packa mamy do czynienia raczej z kilkuletnimi i kilkunastoletnimi dziećmi. I w jednym i w drugim przypadku możemy obserwować życie młodych ludzi, którzy zostali pozostawieni sami sobie. W przypadku ludzi z pustego obszaru twórcy zrzucają winę na wszechogarniającą nudę. Jeśli chodzi o film Packa, to reżyser nie wydaje sądów, ale oglądając jego film wiele razy można się zastanawiać, gdzie w tym czasie byli rodzice. Osobiście mam do ludzi z pustego obszaru pewien dystans. Ta rzeczywistość wydaje mi się odległa, co w sumie nie dziwi, zważywszy na fakt, że ten film ma ponad 65 lat. Rzeczywistość z filmu Jestem zły nie jest już dla mnie tak odległa. Oglądając to jest się świadomym, że takie sytuacje wciąż się zdarzają, a takie miejsca niestety nadal istnieją. Początkowo Pacek planował nawet nawiązać do produkcji Karabasza i nadać swojemu filmowi tytuł Pusty obszar, ale ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu, decydując się na przekorne Jestem zły. Przekorne, bo reżyserowi od początku zależało na tym, żeby pokazać dobro tkwiące w przedstawionych w filmie młodych ludziach. Powstrzymał się jednak od wybielania swoich bohaterów, pokazał ich i otaczający ich świat takimi, jacy są naprawdę. Realizacja filmu trwała mniej więcej rok. Początkowo, zanim wkroczył między nich z kamerą, postanowił ich trochę lepiej poznać i zdobyć ich zaufanie. Przez ten czas stali mu się naprawdę bliscy i było mu przykro, że nie jest w stanie im jakoś pomóc. Oni też się do niego przywiązali i traktowali go jak swojego. Niestety historia dookoła tej produkcji nie kończy się happy endem. Krótko po zakończeniu prac nad filmem, część z występujących w nim chłopaków miała sprawę o włamanie, co Pacek krótko relacjonuje w jednym z wywiadów. Poszło o to, że ukradły ławkę z magazynu szkolnego. Po co im była? Ponieważ u nich na podwórku nie ma ławki. Wzięły więc i postawiły u siebie na podwórku, żeby było milej. Kontakt z jego bohaterami też w pewnym momencie się urwał. Kiedy kaseta z filmem trafiła do mieszkających na Szmulkach dorosłych, niezbyt spodobało im się to, co tam zobaczyli. W pewnym momencie reżyser doszedł do wniosku, że lepiej by było, gdyby już się tam nie pokazywał. Trudno opowiada się o takim filmie. Pojawia się pokusa wydawania sądów, której mam nadzieję, że udało mi się oprzeć. Myślę, że każdy sam powinien zastanowić się, co uważa na temat przedstawionych w nim młodych ludzi i ich działań. Chętnie zobaczyłbym kontynuację tego dokumentu, spotkanie z tymi bohaterami po latach, ale wydaje mi się, że raczej się jej nie doczekamy. A szkoda, bo to też mogłaby być naprawdę ciekawa produkcja. Film nie jest trudno dostępny. Starałem się też nie pokazywać zbyt dużo jego zawartości. Myślę, że warto się z nim zapoznać, zwłaszcza, że trwa zaledwie pół godziny. A jeśli ktoś postanowił to zrobić, to zapraszam do podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Do usłyszenia.